Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Vicery. Witam was w bliskim odcinku, zagrajmy grę pod tytułem Mountain Blade Warband na modyfikacji Prophecy of Pendor. Dzień dobry, witam serdecznie, przede wszystkim przepraszam za to, że mam taki dziwny głos, ale po prostu, moi drodzy, wczoraj w nocy stała się pewna rzecz dziwna. Dzisiaj rano obudziłem się z dosyć sporym bólem głowy i mam taki troszeczkę przepity głos, dlatego przepraszam was za to. Dzisiaj będziecie musieli, moi drodzy, przetrwać z tym głosem. No nic, ja wam, moi drodzy, nie poradzę, ale przede wszystkim dziękuję za te oceny pod tymi odcinkami z Warbanda, jak i Bannerlorda. Jesteście bliska niesamowici. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli możecie, to oczywiście pod tym materiałem też zapraszam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jak i również napisali jakiś pozytywny komentarz. Z tego powodu, że po prostu dzięki temu moje filmy są lepiej pozycjonowane. No i oczywiście więcej osób trafia na ten kanał, więc polecam zrobić takie coś. Oczywiście dziękuję wszystkim sponsorom za to, że wspierają ten kanał, dzięki czemu dostają wcześniejsze materiały. I teraz tak, ważne info właśnie. Po wielu komentarzach, które wypisaliście ludziska, czyli że niebiescy są super, że jesteście ciekawi, jak wygląda frakcja niebieskich i oni są po prostu OP, to zmieniamy zdanie, moi drodzy, i będziemy lecieli w takim razie do niebieskich. Więc dzisiaj idziemy na tereny niebieskie, rekrutujemy niebieskie oddziały z wiosek, niebieskich rekrutów, i będziemy starali się dołączyć do niebieskich, moi drodzy. Więc zróbmy tak, więc w takim razie to całe Firedsvane idzie w niepamięć i idziemy bliska do Ravenstein najwyraźniej, czyli jest to właśnie frakcja północy, która jest właśnie rzekomo OP. No i w sumie chyba jest OP, bo ostatnio, jak pamiętacie, walczyliśmy z tym jego mościem, próbowaliśmy wesprzeć tego naszego zielonego, no i dostaliśmy potężny wpierdziel, mimo tego, że mieliśmy dosyć sporą przewagę liczebną, więc od nich uciekamy. Ostatnio, jak pamiętacie, dostaliśmy właśnie, moi drodzy, również questa, żebyśmy rozwalili najwyraźniej bazę bandytów, ale nie będziemy się na tym skupiać, ponieważ dzisiaj stąd uciekamy. Więc ja tylko, moi drodzy, sobie zobaczę. Mamy dosyć mało, niestety, kasy, więc będziemy musieli też pójść, no i troszeczkę płaczyć. I ogólnie tak, jak sytuacja wygląda? Pisaliście mi, moi drodzy, że... Ojeju, to jest w ogóle zepsute. Ja muszę jedzenie kupić, to jest zepsuty kurczak. Okej, bym prawie zgałganił, ale wiecie co? No dobra, kupię w mieście. Pisaliście mi ludziska również, że ta kulka, którą ostatnio zdobyłem, to u takiego pewnego gościa mogę ją sprzedać za jakieś chyba umiejętności, jeżeli się nie mylę, więc myślę, że te kulki sobie zostawimy i nie będziemy ich właśnie sprzedawać. Dobra, to zepsutego kurczaka wywalmy, który jest bezwartościowy, no i kupmy chociaż troszeczkę zboża i jabłek, no i może rybę. Ojeju, strasznie, wow, duże pieniądze zapłaciliśmy, no ale trudno się mówi, żyje się dalej. Jak wygląda sytuacja z moim oddziałem? Jest to jakoś do awansu? Widzę, że nie. Dobra, idziemy w takim razie na tereny niebieskie, tam będziemy walczyć. Aha, ja mam jeszcze tutaj więźniów do sprzedaży, to sprzedam tych więźniów, żeby nie było lipy, więc chodźmy do tawerny. Chodźmy do tawerny i tutaj jest, u którego tylko można było sprzedawać? U Ordisa? Tak. What? Nie mam to czu... Okej. Okay. A, mam, dobra, już myślałem. O, wow, oni nie są... O, dobra, ci są troszeczkę wartki. Dobra, no to już troszeczkę mamy pieniędzy, ale... O, wow, nie to. Ale powiem wam, że dalej jest nieciekawie, jeżeli chodzi o nasze zarobki. O, widzę, że teraz tutaj... O, to teraz, dobra, teraz niebieski przegra już na pewno. Role się odwróciły, ale no nic, to mnie na razie nie interesuje. Idziemy... A ja w takim razie nie wiem, czy ja czasem nie mam pogorszonych relacji. Chyba nie, bo ja chyba wczytałem sobie gierkę, więc spoko. Więc idziemy. Ile ja mogę mieć ogólnie osób? 76, więc wezmę sobie na pewno właśnie kilka jednostek rekrutów od Ravensternu. O, tam są ci gałgany, ale... Oni są strasznie silni, ja z nimi nie chcę walczyć. Ewidentnie wojna trwa w najlepsze, ale powiem wam, że niebiescy na ten moment przegrywają zielonymi, co jest dosyć ciekawe. No ale dobra, idziemy tutaj. Stąd sobie zrekrutuję. O, proszę bardzo, super. Super. No, podobają mi się ogólnie tereny Ravensternu z tego powodu, że tam są dosyć ci słabi bandyci. Znaczy, nie są jakoś szczególnie słabi, ale dajemy sobie z nimi radę. Więc spoko, bo możemy sobie ładnie potekspić nasz oddział i dzięki temu ładnie pójdziemy z levelami do góry. No i też oni mają dosyć ciekawe przedmioty, więc to jest jak najbardziej spoko, moi drodzy. A, i ogólnie przepraszam za to, że sponsorzy dzisiaj tego materiału nie dostali wcześniej, tylko razem z innymi widzami. Po prostu... nie miałem czasu, żeby nagrać wcześniej odcinek i nagrywam wam w ten sam dzień. Okej, myślałem, o dobra. Myślałem, że to jest 450 tych.
farmerów, rolników. O, jest i kampania wojenna. Dobra, wiecie co? Ja chcę się dowiedzieć, kto jest waszym dowódcą, panowie. I w sumie wiecie co? Pójdźmy za ich kampanią wojenną, bo dzięki temu w zasadzie dostaniemy dużo punktów renomy i oni nas polubią. Więc tak, zróbmy to. Tylko, że ja niestety mam strasznie mało pieniędzy, no ale dobra. Okej, okay, u nich jest królem najwyraźniej Gregory IV. To jest ich król. A w sumie spytajmy się, gdzie on jest. Stoutherd jest koło zamku Stoutherd najwyraźniej. A gdzie jest zamek Stoutherd? To jest bardzo dobre pytanie. Czy ja widzę taki zamek gdzieś tutaj, Stoutherd? Nie widzę za bardzo. Dobra, nie. I teraz nie wiem, czy ja chcę z nimi iść i... A w sumie tutaj są... Dobra, pójdźmy z nimi, zaatakujmy tych bandytów tylko. I myślę, że będzie wszystko w porządku i pójdziemy za tą kampanią wojenną. A, czyli król gdzieś tutaj, to jest ten zamek Stoutherd. Dobra, zaraz pójdziemy za tą kampanią wojenną. Tylko mam nadzieję, no właśnie, że w miarę szybko ich dopadnę. Dobra, szarżujemy, moi drodzy, pierwsza bitwa, yeah! Dobra, oczywiście dajmy sobie, żeby everyone hold the position. Bo oni najprawdopodobniej będą na nas szarżować. Tak, oni szarżują, to jest w ogóle kawaleria. Więc panowie, dobra, lećcie teraz. Nie wiem, czy my damy... Nie no, damy radę, mamy dosyć sporą przewagę liczebną. Oni się poblokują na naszych jednostkach, więc będzie dobrze! Walczymy, panowie! Zabić wikingów podłych! Nie ma, no mercy, pyk! O kurde, sporo naszych niestety ginie. Ale damy radę, ała! Giń! Dobra, kuń został wywalony jego. Bardzo pięknie, teraz idzie piechota. Idziemy na piechotę. Pyk, oh yeah. O, powiem wam, że dajemy radę. Pięknie, waś sobie. No super, w końcu Luiska dajemy radę z bandytami. Bardzo mi się to podoba. Dobra, oberwał. Pięknie, w łeb dostał, super. Okej, okay, daliśmy radę. Daliśmy radę, tutaj jest jeszcze ten Gaugan, który jest dosyć silny. Ale to nic, pięknie. Zwycięstwo jest nasze i tylko nasze. Powiem wam, że dalej chyba jest troszeczkę za głośna muzyka. Ja powiem wam, że minus tej modyfikacji jest taki, że niestety... niestety... O, super, lepsze rękawice. Niestety jest strasznie niewyważona muzyka w tej grze i to jest taki główny problem. Mamy też tarczę, tylko że musimy mieć punkt, jeżeli chodzi o tarczę, no bo jest lipa. Co to jeszcze jest? Rusty Maul, ale jest niezbalansowane to, więc lipa totalna. Dobra, farmer i tak dalej. Czy ja w ogóle chcę brać? Nie no, nie chcę brać, będę brał związek rekrutów. Dobra, czekajcie, ja jeszcze zrobię jeden myk, to znaczy wezmę sobie, ściszę tą muzykę na podobny... Chociaż nie, to muzyka jest głośna, czyli... No dobra, czyli jest w sumie dobrze, czyli jest po prostu muzyka niezbalansowana i tyle. Okej, zróbmy sobie sejwika. Rozdajmy sobie, moi drodzy, teraz doświadczenie, więc bierzemy sobie, o, proszę bardzo, Ravenstern Militia. Ogólnie bardzo mi się to podoba, że tutaj nie jest tak głupio to zrobione, tak jak jest w Bannerlordzie, to znaczy, żeby mieć kawalerię, to trzeba mieć konie w ekwipunku, jest to mega głupie moim zdaniem i mi się nie podoba. Co prawda jest dzięki temu większy realizm, no ale szanujmy się. Dobra, wow, ja mam strasznie mało pieniędzy. Okej, okay. O, Hozerman. Nice, pierwszy kawalerzysta. I to jest w ogóle kawalerzysta chyba z tej frakcji pustynnej, jeżeli się nie mylę. Dobra, no idziemy do tej kampanii wojennej na pewno. I spróbujemy wziąć questa od tego króla, no bo musimy im się troszeczkę podlizać. O, dobra, tutaj biegną. No i oczywiście pomożemy ich w bitwach, żeby nie było, to tamto. Tylko gdzie jest ten król Gregory IV? Ja nie wiem, czy oni właśnie będą chcieli jakieś atakować miasto, zamek, cokolwiek, czy wioski będą plądrować. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ja tu poszukuję króla, panowie. A król jest chyba w samym środku. Ten, co masz ponad 260 jednostek. Albo i nie. Dobra, czekajcie, zatrzymajmy to. Bo oni tu gonią lordów. Dobra, gdzie jest król? To nie jest król. O mój Boże, oni są tak w kupie wsadzeni, że to jest jakiś szok. To jest król? Ta, to jest król. Dobra, idziemy do pana króla. Panie królu, halo! Jestem Weiss. O kurde, on wygląda... Wow, on ma jakąś różdżkę Harry'ego Pottera, moi drodzy. Chcę ci pomóc. Oczywiście, że nie możemy, ponieważ musimy mieć większą renomę. A jakie zadanko masz dla mnie? O, podatki mamy zabrać. Pewnie.
To jest jeden z moich ulubionych questów w Warbandzie, więc jak najbardziej. Można jak najbardziej, jeszcze jak. Spoko sprawa. Dobra, no wy raczej panowie nie złapiecie tych gałganów. Nie ma takich szans, ale ja mogę tego złapać i mi pomożecie wtedy, co wy na to? I tak ich złapią. Dobra, pomóżmy im. What the fuck? O, to będzie cudowna walka. Dobra, ja moich ludzi w ogóle nie posyłam. Moi ludzie niech tu sobie stoją. Oni niech lecą, bo ja nie chcę mieć po prostu niepotrzebnych strat. Weiss poleci, moi drodzy, do tej pięknej bitwy. Dokładnie tak. Sorry, Luiska, za ten przepity głos. Nie mam pojęcia, czemu taki się stał. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, no powiem wam, że oni mają praktycznie samą kawalerię. To w sumie oni bardzo mi Swadię przypominają. To na 100% nie są żadni wikingowie. No dobra, bierzemy naszą włócznię, troszeczkę spróbujemy teraz tych gałganów podzikać. To są ci wikingowie, którzy nam wpierdzielili ostatnio tak swoją drogą, więc musimy zrobić piękną zemstę. I spróbować ich wymordować. Pyk. A, oczywiście nie trafiłem, więc cudownie. No powiem wam, że ci wikingowie są silni, bo zobaczcie, nawet te mega jednostki, nawet te mega jednostki, kurcze, Raven Sternu wybijają, więc to jest coś niepojętego. Wow, jak oni są silni. Matko bosko, w ogóle prawie mnie coś tu zabiło właśnie, więc tragedia. No ale dobra, pokonaliśmy ich. Co prawda nic my z tej bitwy praktycznie nie wyniesiemy. No ale przynajmniej mamy poprawione relacje z nimi, więc mi to się podoba. Dobra, nie no, 12 denarów wyciągnęliśmy. I ktoś jakimś cudem tu w ogóle awansował, nie wiem jak, no ale ktoś tu nam awansował, więc spoko. Dobra, panowie, gdzie wy chcecie w ogóle iść? Aha, znowu wilki wyją. Widzicie, wilków tej modyfikacji jest mega creepy, szczerze mówiąc. Mega creepy. Dobra, ja nie wiem, co oni tu kombinują, jest kampania wojenna. Oni prawdopodobnie będą zamek chyba jakiś oblegać. Jak zaczną zamek oblegać, to spoko. Z tego powodu, że ja sobie pójdę szybko do miasta. Nie, co on robi? Czekajcie, gdzie jest ten gałgan w ogóle? On patroluje ten zamek. Aha, bo on był pod oblężeniem. To pewnie się zmieni ten status i oni ruszą gdzieś dalej. Ja nie wiem, czy ich potem znajdę, bo ja bym z chęcią sobie wziął. Ja bym z chęcią poleciał do miasta sobie posprzedawać te towary. I nie wiem też, kiedy minie ten status obleganego zamku. O, już minął. Dobra, czy oni gdzieś dalej ruszą, czy też nie? Zaraz zobaczymy. Gdzie oni w ogóle pobiegli? Ja ich zgubiłem. Wow, zgubiłem ich. Więc po prostu jest cudownie. Tutaj biegają. O, tutaj są, dobra. Okej, no i co, panowie, idziecie gdzieś dalej? Dobra. A, oni idą gdzieś dalej. Dobra, tu nic, ja idę do tego miasta, bo są w miarę blisko. Posprzedajemy sobie te rzeczy, które mamy w marketplace'ie. Żeby odzyskać kasę. Kasa musi być odzyskana, bo mało nam zostało. Wow, powiem wam, że my ledwo koniec z końcem wiążemy. Ojejku, o! Koronawirus prawdopodobnie, moi drodzy, mnie napadł. Dobra, jakbyście mogli mi ludziska jeszcze napisać, jak wygląda sytuacja z tym, że... oni oblegają te... A nie, oblegają zamek, myślałem, że to jest wioska. Oczywiście im pomożemy. Jakbyście mi mogli napisać, gdzie są ci goście, którym mogę tą kulę sprzedać za jakieś te punkty umiejętności, to byłem naprawdę bardzo wdzięczny. No bo fakt faktem... O kurde, bitwa będzie. Piękna bitwa będzie, wow. Powiem wam, że ja się lepiej bawię przy Warbandzie niż przy Bannerlordzie. Taka jest prawda. Dobra, oczywiście pomagamy królowi Gregorowi IV. 668 do 103, bitwa nocna najwyraźniej. Ja oczywiście jestem praktycznie najemnikiem dla nich, więc ja tutaj nawet nie będę szarżował, bo zobaczcie, jakie mam słabe jednostki. Ja mam samych rekrutów. A oni mają samą kawalerię, wow, okej. Raven Star jest rzeczywiście OP. Dobra, chodźcie za mną, panowie. My oczywiście do przodu nie będziemy cisnąć, żeby nie było lipy. Piękna muzyka nam tu dogrywa. Piękna, epicka muzyka. Wow. Nie no, oni troszeczkę też widzę, że mają piechoty, ale głównie oni się opierają na kawalerii, co mi się mega podoba. Na pewno ja też będę chciał iść kawalerię. Co prawda kawaleria nie będzie tak dobra jak piechota w trakcie oblężenia. No ale wiecie, kawaleria to jest kawaleria, tak? Kawaleria zawsze robi rozpierduchę, zwłaszcza ciężka kawaleria.
a oni ewidentnie mają ciężką kawalerię. Widzę, że też oni się opierają na łucznikach, więc bardzo, bardzo fajna frakcja, bo w każdej płaszczyźnie mają jakieś tam wojska, czyli mają jednostki strzeleckie, mają piechotę do walki w zwarciu, no i mają oczywiście kawalerię, więc bardzo fajna frakcja. Rzeczywiście, wydaje mi się, że ta frakcja jest o wiele bardziej interesująca od Fire Swain. Więc spoko, spoko. Dobra, gdzie są ci nasi wrogie? Czy oni w ogóle idą w naszym kierunku? Oni nie idą w naszym kierunku. No i w sumie wam tak powiem, że nie dziwię się, no z tego powodu, że biorąc pod uwagę naszą przewagę w porównaniu do nich, no to oni zostaną po prostu rozjechani. No ja, jak widzicie, w ogóle mam dosłownie chyba trzech kawalerzystów, więc tak troszeczkę 2 na 10 sytuacja wygląda. Ale to nic, to nic. Czekamy na piękną szarżę, żeby nie było lipy. A co wy panowie tu teraz robicie? Czemu wy się plecami odwracacie? Że się tak ładnie spytam. Co wy to kombinujecie? Dobra, gdzie są wrogowie? Wrogowie są dosłownie za tym wzgórzem. A, tutaj są już. Szkoda, że ja łuku nie mam. Aha, czy oni w ogóle mają jakieś jednostki strzeleckie, czy nie? Nie wiem, ale tu moi widzę, że strzelają. Dobra, panowie, to weźcie, zajmijcie tą pozycję, ustawcie się jakoś fajnie. Dobra, chyba będzie szarża, moi drodzy, lecimy, everyone charge! Lecimy! Piękna, epicka bitwa. Dobra, ja lecę na tą boczną piechotę, ten koniec w ogóle tak beznadziejny. What the fuck, 37 damage'u, ale prawie zginąłem, więc cudownie. Ja pierdziela się teraz boję tam podchodzić. Ale powiem wam, że też troszeczkę wybijają jednostki nasze. Znaczy już mówię, wiecie, nasze mówię, bo ja się do nich będę chciał dołączyć. Gincie, gałgany jedne, nie ma was. 9 damage'u. Ewidentnie będziemy musieli, jak będziemy mieli więcej kasy, to ewidentnie będziemy musieli kupić sobie lepszy oręż. Ale patrzcie, konia mu rozwaliłem, więc super. I nawet go zabiłem. Wow, 100 expa dostałem za niego. Bardzo fajnie. Bardzo spoko sprawa. Dobra, tego gałgana też zdjęli kawalerzystę. Czyli zieloni też mają jakąś tą kawalerię. Nie mają tak dużo jak niebiescy, ale jednak też mają kawalerię. No i to tyle, zwycięstwo. Wow, easy win. Zobaczymy, jak nam pójdzie w oblężeniu zamku, super. Okej. Wow, i mamy nawet więźnia naszego pierwszego. I uratowałem jakiegoś gościa z Ravensternu właśnie, więc fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa. Co oni tam mieli? Hełm, który jest gorszy, no ale sobie oczywiście go sprzedamy. Ewentualnie... O tak. Ale ja będę płacił kasy za to. O matko bosko, no ale... No wiecie, jak to się mówi... tego typu jednostki piechotą nie chodzą. 542 koszt, o mój Boże. Ale to nic, bo ja tu widzę, że jest dużo więźniów, więc spoko, sprzedamy tych więźniów i powinniśmy jakąś tam fajną kapuchę z tego zarobić, więc spoko. Tak mi się wydaje, bo widzę, że to są więźniowie wyżej levelowani. Więc fajnie, fajnie. Tylko tak, gdzie jest jakieś najbliższe miasto? Tu jest najbliższe miasto. Więc trzeba będzie zaraz tam lecieć i posprzedawać tych naszych gałgantów. Co to się dzieje? Wojna jest, moi drodzy. Sarleon ma wojnę z Ravensternem, więc o kurde, może być ciężko. O, tu widzę, że jest jakaś bitka. Chodźmy pomóc, chociaż oni ich pokonają. Nie, no dobra, oni ich pokonają. Dobra, jak tutaj jest oblężenie, to ja nie będę tracił czasu. Zrobię sobie tylko sejwika, bo ja i tak zaraz na to oblężenie wrócę i pojadę do Cinderfall najwyraźniej. Mam nadzieję, że on mnie nie będzie gonił. Zaraz pewnie będzie mnie gonił. No już mnie gonią gałgany, no bo... zaatakowałem ich szlachtę, więc nie ma co się dziwić. Ale to nic, idę tutaj, bo ja muszę rzeczywiście kasę zarobić. Bo jest nieciekawie. Więc idziemy do tawerny, sprzedamy sobie ich. Ło, mój Boże, ile to jest ludzi. Tylko który to jest handlarz niewolników? Adonia, to są jacyś NPC-owie. Dobra, może ty będziesz? Nie. To nie jest on. Może ty? Nie, to są jakieś jednostki, tak, najemne. Ty może będziesz? To jest NPC do zrekrutowania. O kurde, nie gadajcie, że nie mają tutaj tego. Może u niego mogę? Nie mogę. Może u Skalda mogę? Nie mogę u Skalda sprzedać więźniów, ale lipa. Może gdzieś tu siedzi jakiś gałgan po prostu.
kurde, chciałbym NPC-a, znaczy chciałbym więźniów sprzedać, bo mam mało kasy, halo! Goddammit. No nie, no wszyscy parówki jedzą, widzę. Na stole. A tu? No nie, no ale lipa, może na górze ktoś będzie... No ja pierniczę, to ja gdzie ja tych więźniów sprzedam w takim razie? Będę musiał do jeszcze innego miasta podjechać. Halo, jest tu jakiś handlarz niewolników? No nie ma, ale beznadzieja. Dobra, marketplace, chodźmy sprzedać ten hełm. Chociaż chciałem, kurde, mogłem Kasimowi dać, no ale nieważne. Kusi mnie sprzedanie tej kuli, szczerze mówiąc. Mega mnie to kusi. Bo jest ciężko z pieniędzmi. Jest tu jeszcze jakieś miasto w pobliżu? Nie ma, dobra, trudno, Liska, zabicie mnie, ale sprzedaję tą kulę. Nie stać mnie na utrzymanie mojej armii. Nie! Aha, on nie ma tyle kasy. To nie. To czekaj, to idę do kogoś bogatszego. Well, shit. 4600? O kurde, oni tu nie mają tyle kasy nawet. Ja pierniczę. No dobra, to trudno, dam się zbałamucić. Well, fuck. Okej, to było bardzo nieopłacalne, no ale... No muszę jakoś oddział opłacić, bo tutaj mam jeszcze awanse do rozdania w ogóle. No cóż, trudno się mówi. Dobra, idziemy na ten zamek. Nie wiem, czy już tam oblężenie trwa, czy nie. Czy tam walki już są. Chyba jeszcze nie ma walk. Jeszcze nie ma walk. Oni się rozmyślili, ale jesteście panowie beznadziejni. Nie polecam was. Pff, gołgany jednym. Dobrze, moi drodzy. No to cóż, myślę, że my sobie na ten moment zakończymy ten materiał. Będziemy w kolejnym odcinku szli zebrać podatki najwyraźniej do Ravenstern, więc też jakąś tam sumę z tego zrobimy i myślę, że jakoś pomalutku będziemy iść do przodu. Pisaliście mi, że jeszcze oczywiście warto też iść w farbiarnię, bo to jest mega opłacalne w tej modyfikacji. I to w sumie tyle, więc będziemy też swoje biznesy otwierać, ale to, moi drodzy, będzie w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w grę pod tytułem Warband, Mountain Blade oczywiście, na modyfikacji Profesja w Pendor. Dziękuję za obejrzenie, jeżeli materiał ci się spodobał, zostaw pani łapeczkę w górę, napisz pozytywny komentarz i my, moi drodzy, widzimy się już w przyszłych odcinkach za tydzień. Trzymajcie się, cześć, hej, na razie.